Dzień 15. Hej ho, moje kochane słonka. Słuchajcie, mam za zadanie zrobić kartki bożonarodzeniowe, to znaczy zaproszenia na jasełka do szkoły. Za to nauczycielom nie płacą. No to nie, żeby mi to przeszkadzało, tylko od razu mówię, jak to wygląda. Pomysł jest taki, że mam taki bardzo fajny papier i będę robiła bombki. I na razie z kolorowych, one będą jakby podobne, ale trochę różne. I na razie z kolorowych papierów wycięłam kółka bombkowe. Zaraz je, na przykład złota taśma do czarnego będzie ładnie, myślę. I zaraz te bombki tam wybombkuję. No i tak będę sobie robiła po troszeczku. Będą bombki, się naklei, się jako kartki będzie. Kolejny etap robienia naszych bombek to jest naklejenie na środku washi tape, tak żeby wyglądały jak takie bombki, co to kiedyś były z takimi malunkami. No i idziemy hurtować dalej. Kolejnym krokiem jest naklejenie na nasze bombki zacnych kryształków. Brokat, kryształki i nawet jak nie wiecie jak, to i tak wyjdzie. Bombeczki. Znaczy one jeszcze nie są gotowe, ale jakby przygotowane i teraz nacięłam różnorakich papierów, tu już sobie dopasowałam kolorami i teraz będę robiła narożnym dziurkaczem taką ozdóbkę. Będą zwisać te bombki na sznurku. Jeszcze tu doklejam taką choinkę, a potem pomyślę. No na razie tak to wygląda. Rogi zrobione, proszę bardzo. I zrobiłam jeszcze takie drobne kropeczki, kropelkami 3D zekrzona. No wygląda dobrze. Patrzę. Dobry wstęp. No, i z karteczek, słuchajcie, wyszły takie bombki. Mi się podobają. Mamy 14 kartek. Chyba starczy na wysłanie zaproszeń na szkolne jasełka. No, myślę, że Wam się spodobają. Hej, podobnie. Słuchajcie, bałagan jest niemożebny, dlatego Na ci że się bałagan. nie Przyjęcie bałagan, towaru. przyjęcie towaru. No, Tu kupiłyśmy takie dostawa. jakieś niezbędniki Tu. różne, wycieraczki, ale przede wszystkim, słuchajcie, mamy dywanik Dywanik. nowy pod I kot kanapę. jest, żeby nie było. Tak, kot z nami jeździ.
Dywanik nowy pod kanapę. O. Ta-da! Jak dobrze mieć szufladkę pod ręką gospodarczą. Na kurtki nie patrzcie, bo na razie jest, jeszcze nie ma. Także spokojnie. Ale już jest, zobaczcie, o, już będzie dywanik. Tak sukcesywnie, uważaj tutaj na wąsy. Tak sukcesywnie będzie się działo. O, ale on ładnie wygląda. No ładnie. O, i wcale nie będzie za duży. Nie, myślałam, że będzie może trochę za duży, ale będzie bardzo w sam raz. Nawet bardzo, bardzo w sam raz. Solika kawowa. O. O. O, idealnie. I nawet jak nie ma stolika, to nóżki tak. Już tu się położą, cieplutko tak, będzie. Jaki milutki. On jest taki jakby, jak myśmy to mówiły? Warkocz, wełna, warkocz. Z wełny taki warkoczyk. O. Nie wiem. O. Trzeba będzie go przykleić, już widzę. On się rozłoży jeszcze troszkę. Tak? A wtedy no się tak. Tego... Chociaż się nie jest jakiś ciągły. Nie, bo on jest dosyć z tych cięższych, także... Tak. Ale jest... Myśmy już go wypatrzały, ha, ha, ha. Z pół roku temu? Tak. No. Także... O, Kicia, tak akceptujesz? Taki dyw... O, Kicia musi tak, akceptuj. Dobrze jest? Dobrze jest, ja wiem, tak. No. Bardzo ładnie wygląda. Ładnie wygląda. Tak, tak, tak zrobię z daleka. Idealna wielkość. No. Patrz, a myśmy myślały, że będzie za wielki. Myślałam, że będzie za wielki, ale to by tam poszedł, bo i tak by chciałam mieć. Ale to pod stolik pufla. Idealnie. Sam raz będzie. Jak będzie stolik, to się nie będzie w ogóle ruszać. W ogóle. No. Jest kiedy ładnie będzie, tego nie wie nikt. To się okaże w praniu. No. A teraz jest bardziej żółty. Tak, no on nie jest aż taki. Nie. Ale no. Dobra, idziemy rozkładać te wszystkie dalej. Cudowianki. A ja niosę drugi dywanik, bo jak robicie sobie kawę albo coś ważnego, to fajnie by było, gdyby coś było pod nóżkami. I ten też będzie tu, o, to się zaraz, Dora to zaraz utnie, bo ona zawsze ucina. Także będzie taki pod nóżkami, maleńki. Myślę. No zobaczymy. A Kicia dostała wycieraczkę swoją. A tu mi słonko zagląda. Tutaj wycieraczka. I kiciowy żwirek. Żwirkownia kiciowa. No żwirkownia musi być. A takie... Cześć Kicia. Na papier toaletowy. Proszę bardzo. No jedna idzie do góry, druga na dół. Czarna do góry, biała na dół. Patrzymy jak wchodzą, ale wchodzą normalnie. No i dobrze, cztery tu, cztery tam. Akurat. Sam raz, no i wygląda. Dobra, i proza życia. Worki, mega paka, chusteczki, płyn do mycia, worki. Jeden kibeleczek, drugi kibeleczek. Zmywaki. Chipsy, zmywaki, miski, holsiaty i choinka, ostrz się. A taka będzie pościel dla gości. Proszę bardzo. No, dzisiaj na ryneczku zakupiona. Wkładam ją do kanapy, bo jeszcze nie ma w co oblec, w co? Rozwałki ciąg dalszy. Patrzymy jak się rozkłada kanapę. No. I odkurzamy. Wszystko trzeba sprawdzić. Powiem wam jak działają skrzaty. Jakim sposobem 10 groszy z lat komuny. Złapię ostrożnie, złapię. Proszę bardzo, znalazło się w świeżo remontowanym mieszkanku. Słucham, bo to jest przeciekawe. Pierwsza kawa. I ciasteczka. Idziemy wcisnąć. Prowiant. O.
Thank you. Po to są boczki. Po to są boczki w kanale. Rybina, będziesz skręcać tu. Nie będę skręcać, tylko będę. O, go odgruzowuję. 10 lat był zawinięty. Zasłużył na to, żeby. Żeby chociaż trochę postać. W sensie. O. Ale nie pytajcie, co do czego. Bo nie mam bladego pojęcia. Jeszcze. Są jakieś kołki, są jakieś śruby. Są jakieś celtyckie te. Dobra, idziemy dalej. To jest co? Widziałam, jak było złożone 10 lat. Masz jakieś zdjęcie? Słuchajcie, tam jest stół rozłożony. Tak. Znaczy, no, jeszcze rozłożony jest, ale już idzie ku dobremu. A tutaj no, oczywiście trzeba było część kręcać. Nie? No. Gerwazy i prutazy. Gerwazy, klucznik normalnie, proszę bardzo. Klucze, jakiś zestaw, kombo, czegoś. I uwaga. Kredna kuwiertarka na kablu, bo nie chciałam na akumulator. Bo jakoś tak na chłopski, chociaż babski rozum, wychodzi mi, że jednak kabel jest kablem. No, taki open box. Nasze żarłoczne momenty. Bałagan, bałagan. Dobra, idziemy to zwijać, no. No co, w te sreberka. Umiesz liczyć, licz na siebie. Tak. No, stara prawda. Prawda? Damy radę. Patrzcie, jakie fajne nogi. No, takie celtyckie są, lite drewno. Mm-hmm. Jesteśmy dumni. Ja mówiłam, że ja to tu zobaczyłam. To nie sklejka, kochani. Ostatnia śrubka w tym wnętrzu. I lecimy dalej. Zestaw małego technika działa. Pewnie tak mnie dokręcę, bo nie mam w łapach siły jak chłop, ale przynajmniej dokręcę. A ja wam pokażę zestaw naszych nowych różdżek. To są nasze nowe różdżki. Normalnie warte dla nas $1 000 000. Oj, ała! Na trawę urosła taka ogólna. No. No robi się o, przekupana 100 razy. Gdzie? Co to jest za deszczyk? Deszczyk. Kot na deszczu. Mhm. Gdzie? Chodź. Chodź, Zenonku. Chodź, gdzie? Kot w szoku, pierwszy raz na ogródku. Tak. Auto jedzie. Jesteś nieprzystosowana do cywilizacji. Ale i tak dobrze się zaradzi, bo niektóre by już uciekały. No nie jest pani karę. Nie. Chodź. Tylko nie skocz na płot, błagam cię. Chodź. Dziłonia. Trzeba dziewczynę zrobić jeszcze. Kotek. Pierwszy raz na trawie. Deszczyk padał na nic? Nic. No, tak to wygląda. A ja tu. Santa baby, Santa baby, tam.
później. A mi się robi 17 już wszystko. No to powiem wam, że nie mogłyśmy go przełożyć. Przepraszam. Kurde, drewno. Ciężkie w piorun. No ale właśnie to jest ten zacny stół, który 10 lat czekał na swoją miejscówkę, także uważam bonanzę za otwartą. No, cudowny jest. No, słuchajcie, stanął. Nie pytajcie o ozdobę, tyle było. Ale stół jest. Jutro przyjadą podkładki. Glans, błysk, lakier. Myślę, że dobrze wygląda. Tam jeszcze są krzesełka ogrodowe, to do wyniesienia. Ale to na spokojnie. Proszę bardzo. No i lewie nogi. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół bez nóg. Stół z nogami. Zaraz będziemy zaczynać w biegu. Dwie po. Damy radę. Poczekamy, jak się jednorożce zbiegną. Bo co? No bo musimy być na rycie. Rycie, rycie. Dajemy radę. Voilà. Transmisja leci 3 sekundy na nas. OMG. Dopiero żeśmy wpadły. Mm. Mazut mam? Werbenkę masz? No, werbenkę. Mam czarną świecę. Tu mogę schować. Zjaśnij. Dobra, zaczynamy. Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. A wy wam cydr tęcza i wiadro brokatu. Rozpoczynamy nasz 14 rytuał vlogmasowy, ale najpierw ukienko. Ukienko kalendarzowe. Ukienko kalendarzowe mam tutaj. Co my tu mamy? Woreczek w woreczku. Mhm. W woreczku mam liścik. Można czytać? Tak. Witajcie. Hrabina lubi kolczyki, a ja specjalizuję się w bransoletkach, ale te zrobiłam specjalnie. Mamy tu kamienie, szungit i zielony agat oraz trochę jedwabiu. Sari? Chyba. Mam nadzieję, że będą się podobać. Brokatowe pozdrowienia i teraz uwaga. Na czacie IKW. Na Facebooku Bella Waloszek. Na naprawdę Izabela. Tak jakoś wyszło. Całuski. Mam taką karteczkę. Zobaczymy, co tam wydziałane jest. Omaj, omaj. O, jakie słodziaki. No faktycznie powiem wam, mówię, jedwab w kolczykach. Jedwab w kolczykach, a jednak. A jednak. Zobaczcie. Jak takie małe laleczki. No słodziakowate są naprawdę. Słodziakowate. No fajne kolory, dobra, no. E-mail. Jakby ktoś chciał. Jeszcze jest coś. Wszystkiego, co najpiękniejsze dla ciebie, Joanno. Izabela Waloszek. Czyli taki vlogmasowy prezencik zacny. Kolczykowy. Bardzo, bardzo ładny. Dobrze, moi kochani. Czyli takie mamy okienko. No to ile nas jest, tyle nas jest. Zaczynamy, moi kochani. Od włączenia świątecznej muzyki. Mam cichuteńko. Dobrze. Ślicznie słychać.